Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was oczywiście w kolejnym vlogu, a dzisiaj tak troszeczkę inaczej, bo dzisiaj ze mną Bartek. Dajcie, siema. I dzisiaj, jak widzicie, też inny sprzęt. Ogólnie nowy nabytek za nami, siewy kukurydzy. Mamy tu Kuna Maxima. Tak. Co nam, Bartku, możesz powiedzieć o tym nowym sprzęciku? No jest nowy, na pewno. Nóbka. Zasianę ma dokładnie, ci powiem zaraz. 6,9 hektara dopiero. O, to dopiero początek. I to u Krzysia zaczynałeś? Tak. Tutaj Krzyśko zacząłem. To mamy typowo nowy nabytek. Dokładnie. No co, siewnik jest sześciorzędowy, talerzowy. Co tam więcej można nie powiedzieć? No, do zbiornika mieści się tona nawozu, 50 kg ziarna do zbiorników. To z nawozem to wystarczy, żeby pojeździć. To zależy, wiesz, zależy kto ile wysiewa, nie? Jak tam... Wiemy teraz mamy. Teraz mamy 200 kg na hektar siejemy nawozu. Teraz 200 kg na hektar wychodzi. Ogólnie siedzimy sobie wszędzie powoli. 824, 250, tak? 40. 240, płuca pod machą. Ogólnie kurzy się, jak widzicie. Słuchaj, niby tak padało, kurczę, do dzień praktycznie, a co to teraz drugi dzień nie pada? Także jest wiatr, to suszyło trochę. Agregatem było zrobione. Ogólnie siejemy sobie oczywiście u Krzysia. W następnym przejeździe, jak dojedziemy, bo tam będziemy teraz jechać, nie? Nie, raz przy razie jeździmy. Raz przy razie i teraz pod końcem sobie nasypiemy nawozu, bo już naprawdę mamy końcówkę. Później pokażemy wam, jakie zajebiste ustawienia właśnie ma ten kun. Wygodne dla użytkownika. Bartka możecie na pewno kojarzyć i na pewno kojarzycie z poprzednich filmików z Kiszonki, jak pamiętacie jeszcze. Chyba 2 lata temu, bo rok temu się nie widzieliśmy, nie? Rok temu na Żytach. Na Żytach jedynie, no tak, faktycznie. Jeszcze mam z tego filmik, nie? Muszę skleić. Ja nie mam w ogóle muzyki jakiejś takiej z popą dobrą. Disco Polo. Disco Polo mówisz? Jeszcze pod Disco Polo Kiszonki nie robiłem. Co byłoby spróbować, choć. Ciekawe. Może jakiegoś miksa, disco z pola ma zawsze. Czasami idzie zrobić fajny film po disco z pola, ale to naprawdę też się musi trafić. Zależy jeszcze z czego, nie? No ja mówię, tak jak zawsze pod Kiszonkę, bo to z tego zwyczają jakaś taka niezła muza była. Pomka. Musiała być. Ile tak mniej więcej hektar wychodzi, robisz? Pół godziny. 2 hektary na godzinę. Jak jest ładny kawałek, to nawet 2,5. No bo tu ogólnie ludzie... Mamy takie zawijasy, to ja akurat sobie ujęcie ponagrywałem z kamery, jak żeśmy poobjeżdżali zanim wszystko, bo mówię, nie ma sensu wcześniej vloga nagrywać, no bo trzeba się troszeczkę skupić i trzeba było porobić, bo mówię, no jest tyle klinów tego wszystkiego, że naprawdę głowa ma na tym polu. O co trzeba będzie uważać, nie wiem, czy trzeba będzie go. Nie, tego może i trzeba nie przenieść trochę. W następnym przyjeździe. A tu wyskoczy się. Ogólnie jedziemy sobie 8,5 na godzinę. No. Można by było 16, tak jak mówiłeś, tak? Nie, to przesmiesz, no niby tak, tak ale, pisam, nie? Ale to jest nierealne, bo to jest nierealne po prostu. Nie wiem jaki wtedy by był ten wysiew, ale... Ile on waży? Te słupki wskazują teraz, że jest idealny wysiew. Aha. I teraz każda sekcja się idealnie. To jest taka naturalna prędkość. 8-9 na godzinę to jest tak... O, teraz, faktycznie, widzę teraz spadę, zeskoczyło na chwilę. Ale no to też nie patrz, jak zeskakuje jeden, to po prostu on się tam jakby tak resetuje co chwilę, bo to są fotokomórki. Aha. I na to nie trzeba patrzeć. Jakby na przykład jeden cały spadł, nie? To pewnie już jest problem. No ale na przykład spadają wtedy, jak szybciej po prostu jedziesz. Jakbyśmy teraz 12 na godzinę jechali, to one by były w połowie wszystkie praktycznie, nie? Czyli ten wysiew nie byłby po prostu taki precyzyjny. Dobrze wiedzieć, kurde, wszystko teraz zmechanizowane, naprawdę udogodnienia. Jest. Ile on będzie ważył? Bo troszeczkę chyba waży, nie? Ciągnik? Nie, siewnik. Siewnik. Sam siewnik waży 2 tony, bez nawozu i bez ziaren. Jeśli nasypiemy nawóz i ziarka, to jest około 3 ton 300 kilo w pełnym zasypie, właśnie cały siewnik. No to jednak wyleczymy, już tego nie... No nie, też właśnie dlatego taki ciągnik, ale coś za coś. Ogólnie będziecie mieli w opisie, Bartek świadczy usługi, jeżeli ktoś by był zainteresowany, tak ogólnie tylko swoje okolice, gdzie ty właśnie, bo tak no... Powiedz, nie tam była góra, powiedz Kutnowski, ale tam raczej tam mnie nie będzie nawet chyba, tylko tutaj u was bardziej będę w tym roku.
przebywał. Także w razie był ktoś okolice właśnie. Gdyby ktoś coś potrzebował. No, Gostynin, Łowicz też czy nie? Łowicz też, no. Twoje okolice bardzo. Cała okolica. Dobra, teraz musimy i tak wyłączyć siewnik, a raczej cały ten dodmuch. Później sobie go załączymy drugi raz. Jak na razie nie trzeba. Na razie jest niepotrzebny. Tak, ja sobie tutaj się wetnę i później sobie wcofnę, ale nie wiem czy sobie wcofnę, bo. Kurczę. No ale może. Już odraziliście? Tak, to pierwszy kawałek sobie przyjechałem. Tutaj to ten kawałeczek chciałem. Znaczy to 3,5 hektara to jest chyba bodajże. Tak się wydaje, ale tu jest spory kawałek. Ogólnie to pole co kosimy na pewno będziecie kojarzyć, bo tak. Rok temu były kuboty na tym nagrywane. Tak jest. A poprzednie 2 lata początku nagrywana była kukurydza na kiszonkach. Także u Krzysia pola na kukurydze się nie zmieniają, bo blisko domu zawsze kiszonka. Tak jest. Najlepiej blisko domu. Jak rada kubawek? Bo ja żeby dobrze podnieść worek, czyli jak ten podnoszę, to muszę być tak, nie? Żeby tam ostatnio patrzyłem, chodziły, żeby czasami gdzieś nie zesunął. Nie zsunął na ciebie nie pierdolą. Rozumiem. Orientuj się. Dobra. Wiesz co, narzędzie zbrodni mi musisz dać. Tam zawsze jest. A, jest. Dobra. Nożyk. Thank you.
starczy chyba, starczy spokojnie. Dobra. Jak coś, to będę dzwonił do ciebie. No, bo ja bym prawie każdy inny pole. Dobra, dobra. Później jeszcze tam dwa pola masz, nie gdzieś teraz masz. No, mam tam dwa pola, to sobie machniemy jeszcze za dnia. No. Później się zasypę i to koło domu. A w czemu pociemku? W pociemku się lepiej robi niż w domu. No, no. Te pole jest, wiesz gdzie jest, te pole jedno, oba. Jak jedziesz tutaj do tej drogi, no, no. Co chciałaś, przy polu w prawo dajesz, no. Jedno do domu to w prawo. I jest, gościu ma taki lasek przy drodze, ten no sąsiad. Jest, jest. I za tym laskiem jest jedno takie małe pole i drugie gościu ma łubin zasiany, już wyszedł. Aha. I za tym łubinem jest taki wąski, wąski pasek. I tym paskiem dojedziesz do końca, ten sobie w jedną stronę zasiejesz, weźmiesz i musisz skos po czymś polu przejechać, jest 10 metrów, 15 i dać pole uprawione na drugie miejsce. Drugie na końcu tamtego jest tak, nie w jedno, w drugie koło jest tak o. Ja rozumiem. Jedno, który sąsiada i tak. No, to będzie no, i to co zrobisz, bo im po prostu na pogodzie do końca. Słuchajcie, to. A to by człowiek nie dało. Dobra, to jeszcze, dobra. Zanim to zrobię, to jeszcze na 2 godzinki ja, będzie. Dobra, 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 nie ma sprawy. Waliowo. Dobra. Zabij. O, dobra, grę. Dobra. Tu masz nawozy, nie? Gdzie mam? Tak, tutaj są nawozy i po drugiej stronie też są nawozy, tak jak mówiłem. Teraz siejemy na 75, nie? Mhm. Krzysiek na przykład chciał 200 kg nawozu, czyli aha. 201, nie? No. Jedziemy sobie palcem tutaj po tej tablicy 40. I to jest 44 cm na tym właśnie, o tutaj, nie? I tu sobie kręcimy tymi ustaliami. I po jednej i po drugiej stronie jest to samo, tak? Aha. Jeśli ktoś by na przykład chciał, bo to jest na jednej zębatce, ta zębatka tam jest pod zbiornikiem. Jeśli ktoś by chciał na przykład siać, nie wiem, ale nie wiem, kto sieje 750 kg nawozu na hektar. No ale gdyby jakiś ktoś chciał, jeździ, jakiś się znajdzie. Może i tak, to zmieniasz wtedy zębatkę tam drugą, no i wtedy po prostu szybciej chodzi i się kręci. I co tam jeszcze? No, w Kunie jest zrobione tak, że nawóz na zewnętrzne sekcje jest podawany do dmuchem, czyli powietrzem, a na cztery te środkowe idzie grawitacyjnie, czyli nie ma do dmuchu, tylko po prostu spada sobie ze zbiornika do rurek. I tak, nie, ale powiem ci, że to zdaje egzamin. Też się o to bałem na początku, aha, żeby to wypaliło, ale nie, ale jest ale dobrze. Ale niektóre siewniki mają, nie, że wszystkie mają, są mają, właśnie. Pewnie, że mają. Ale powiem ci, że też się o to bałem, ale jak na razie grunt to suchy nawóz, ci powiem. Tak. Grunt to suchy nawóz, żeby suchy nawóz wsypywać, bo ja na przykład mokrego nawozu bym nigdy nie wsypał do niego, bo no, po prostu katastrofa. Wszystko się pozalepia, wszystko się, no masakra po prostu. I co tam jeszcze? No i tu jest ta sama tablica, co tam po drugiej stronie, tak? Ja. Czyli no i tak samo masz ustawione na te 44 cm ten znaczniki były ustawiane na koło, ja przerabiałem sobie, sam robiłem, o, żeby na środek maski, po prostu kupiłem sobie kształtownik, dorobiłem sobie dłuższy. Właśnie zawsze tu zastanawia to ustawienie i to od głębokości, o, czy... To ustawienie zgarniaków, które są teraz nie otworzę, no bo ziarna wszystko no wlecą. Tak. Takie zgarniaki są na tarcze ustawione, jak na przykład jest grube ziarno, to trzeba po prostu tam przesunąć w jedną stronę, żeby zgarniało, żeby pojedyncze ziarno, wiesz co chodzi. No. To mamy tabelę od tego tam na siewniku. A, B, B, C, C, D, D, tak? Głębokość, no i masz centymetry. Teraz jest ustawione na EE, czyli na 5 cm głębokości jest siana kukurydza tu u Krzyśka. To jest docisk. Docisk kół, które to ugniatają, nie? No. Jeśli jest na przykład piaszczysta bardzo ziemia, na przykład typowy piach, no, te koła trzeba po prostu, no nawet i praktycznie puścić na zero, tak, żeby one sobie tylko leciały, bo będą wchodziły bardzo w ziemię. Jeśli jest cięższa ziemia, wtedy te koła trzeba docisnąć. Co jeszcze jest ciekawego w tym siewniku? Mamy docisk sekcji. Teraz sekcje są po prostu pod naciskiem swojej wagi, no bo jest, ziemia nie jest taka twarda, nie jest ustana, nie jest, jest ładnie uprawiona, elegancko. Więc nie trzeba, ale możemy to podnieść do góry, nie? Przerzucić tutaj. Wtedy jest docisk jeszcze sekcji dodatkowy. I co jeszcze? No ta regulacja talerzy wysiewających nawóz, no to tutaj jest na takim tym, na kołku takim po prostu i góra-dół sobie regulujesz. I co tam jeszcze? No i ta pozycja transportowa, tą sprężynkę po prostu wysuwasz sobie. To jest naprawdę ciekawe, fajnie zrobione. Tak. To jest tak pomysłowo nawet zrobione. Ja sobie tak patrzę, ta się wysunęła, ale widzisz, ale jest problem z tymi sprężynami, ci powiem, trochę, bo one lubią się właśnie
odginać i to tak. Sobie wtedy... Jest, już jest dobrze, ale ta się odgięła. Tak. Wtedy trzeba ją po prostu trochę delikatnie podgiąć. I już jest na swoim miejscu. Ale to jest mało ważne, bo to tylko jest taki docisk. No regulacja jeszcze, co najważniejsze, wysiewu nasion. Na przykład Krzysiek sieje na przykład, patrz, tutaj masz 75, no. I tu jedziesz sobie tysiącami. To Krzysiek na przykład sieje na 89 tysięcy ziaren na hektar. Otwierasz tutaj sobie tą tabelę, tą przyrodę, tu masz tę bawkę, nie? Prosta bardzo rzecz. Tutaj masz 89, C4, bierzesz sobie C4, ustawiasz, tu masz wszystko narysowane, która zębatka do której zębatki, są dwie zębatki, jedna ma 5 tych i druga ma 4, no i na C4, czyli tutaj ma widać, że trzecia od góry na tamtej zębatce i ostatnia, tutaj widać C4, ostatnia rysunku na tej zębatce tutaj, no i tu otwierasz napinacz, przekładasz, to jest dosłownie 30 sekund roboty, żeby przełożyć jak ilość nasion, no ale jeśli siejesz u jednego rolnika, na przykład tak jak u Krzysia siejemy prawie 30 hektarów, no to jak już ustawisz raz, no to już jeździsz cały czas, tak? Wtedy już jeździsz cały czas, dobra, działamy. I tak zaraz musimy wyjść jeszcze, bo muszę go odpalić. I wtedy muszę jeszcze wyjść i przekręcić kołem kilka razy, żeby tarcze załapały nasiona, żeby po prostu nie było, że 3 metry czy 4 metry jedziemy i nic się nie sieje. No. Bo tak nie może być, bo wtedy Krzysiu nie będzie zadowolony. I tak to właśnie jest. Już tutaj dojechaliśmy. Ile z 5 dyszek ciśniesz nim? Jak nie, ta skrzynia jest 40 akurat, w tym ciągniku jest 40, no 41, 40 idzie, ale odcina od razu, bliżej tego to odcina po prostu prędkość. Ale słuchaj, nie napędzisz tak też, nawet gdyby była 50, to nie napędzisz, tak jak się rano jechałem, tak jechałem rano, bo bardzo rano jechałem, bo wyjechałem o 5 rano. A to byłeś po 6? Powiem ci, nie, byłem 7.30 gdzieś tutaj. Najgorzej było, jak zjechałem tutaj za Krośniewicami w prawo, tutaj na Manięta. No wiem. Tu było najgorzej, bo wiesz co, był bardzo duży ruch od rana, a wąska droga. Ja za każdym samochodem musiałem pakować się na prawo i się zatrzymywać praktycznie. Więc mówię, to było najgorsze, ale no jak to się mówi, wszystko idzie przeżyć. Jeśli teraz jest 4,9, dobra, tak ma być. I teraz musimy wyjść. Przekręcić kołem kilka razy. Dobra, jest. Dobra, są ziarka. Można śmiało jechać. O, nawet kolega komputer się odpalił. Mówię, że ziarka poszły. No i możemy ruszać. Teraz na spokojnie sobie jedziemy. Na razie taka pogoda niepewna, nie? Ja pierdzielę, że było ciepło, wszyscy ruszyli. I tak jak zboża ruszyły, wszystko ładnie, pięknie. A teraz tak, kurde, wiesz, praktycznie nie rośnie i tak trochę zżółkło, nie? Ale raczej przyłapało zboża, przyłapało rzepaki, ale dadzą sobie radę, wiesz. O. Teraz, żeby jeszcze większym ruch nie wszedł, to będzie wszystko, wiesz, w porządku. No przecież szył Adama, nie? Adam jest z Łódzkiego. Bum. To wczoraj do mnie przyjechał, jak przedwczoraj przyjechał, to u niego 20 cm śniegu, nie? A to pamiętam z drugiej strony Łodzi, tak? Na Piotrku z Trybunału. A no właśnie, tam dało sobie. No to, kurde, drugi dzień prądu nie mają, nie? Masakra ci powiem. Ludzie nie przy każdym, ale nie pozmieniał. Tak jest, ale powiem ci, że to zaskoczyła, no ale nie pierwszy raz, nie? No. Dwa lata temu czy trzy lata temu? Było to samo, nie? 4 lata temu była Wielkanoc taka, że śniegę przykryło. No to słuchaj, ja pojechałem na imprezę sobie, tam jeszcze taka impreza u nas blisko domu grała, taki Bąków słynny. To brat pewnie przyjeżdżał ciągnikiem, nie? Na imprezę w nocy. Nie dał rady przed samochodem przejechać. Nie dało rady po prostu. Jak tam zboża przyzimowały? Zboże tak, wszystko jest okej. U nas jest okej.
nie można narzekać, bo ten rok może być dobrym rokiem. No. A ten, jak tam rzepaki miałeś? Nie, ja nie sieję rzepaki. Co, kukurydza? Nie, kukurydza, kiszonkę tylko, buraczki świkowe, buraki cukrowe, to jest woda. O, tam jest. Dobra, teraz muszę wyskoczyć. Kramiorka. Zrzucę go na tamte. No, 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 tam możesz go zrzucić śmiało. Nagrywałem, no to będzie widać. To i Rzymek, no pewno. Też go tak agregatem przeciągnął, że i taka kółka się wyciągnęła. No właśnie, to jest, wiesz, kamieni się nigdy nie pokona chyba, jak powiedziałem. No, trochę na lucie go rują cały czas i wiesz. Oj tak. Chyba, że bez rozkoda. Właśnie jak tam działa coś w tym kierunku? Działałem, ale wiesz co, na razie jest spokój, na razie z tym ruszę. No, jak jedno, to nie drugie, nie? Tak, tak, na razie to muszę, wiesz, pogodzić. Od czegoś trzeba zacząć. Tak, dokładnie. Od czegoś trzeba zacząć. Trzeba trochę zarobić, trochę to, ale... Nadal próbki, próbki. Nie, ja mam bydło pasowej świnie, ja nie miałem. To czekaj, to z kim jak? A Piotrek? Piotrek. Ja to sorry, z Piotrkiem pomyliłem. Piotrek ma, no chyba ma, ale ma na pewno. Nie, mało przecież z nim gadałem, no tak. Tam na tego tak pomyliłem. Piotrek ma, na pewno. A ciepło się zrobiło, ci powiem. Grzebanie muszę wyłączyć. Słoneczko świeci, to jest okej, okay, ale wiaterek to tylko od tego kręcenia, kurde, gorąco. Nie to dalej, nie mógł wyjechać, ale sekcje mi idą po tamtym polu, kurczę, i się boję, no, żeby... No bo kurde, tam jak zawracaj właśnie, to też tak tam kółeczkami po tym, nie? A szło, no. Ale wiesz, jest jeszcze jeden plus, że one są gumowe, nie? No. Trochę się uginają, ale jednak nie ma co ryzykować, bo... Żeby później nie płakać. Niestety takie części w takim sprzęcie trochę już kosztują. A wiesz co, na razie nawet o tym nie myślę. No, no ty, no nie masz co liczyć z koronowy, nie? Ale choć zdarzają się przypadki, że... Ale kosztują, kosztują. Jeszcze wiesz, najlepsze jest to, żeby jeszcze, wiesz, cena jeszcze ceną. No wiadomo, każdy się liczy z tą ceną. No. Ale coś się popsuje na przykład w środku sezonu i żeby tą część szybko dostać, nie? No bo niektóre są silniki takie, że czekasz tydzień czasu albo... Dokładnie, na przykład tam Ozdoken słyszałem, że jak coś rypnie, to trzeba czekać tydzień czasu. Miałem Ozdokena, przecież miałem Ozdokena tydzień czasu, ale... Nie wypaliło, znaczy nie wypaliło. Testowałeś jeszcze właśnie przed tym jakieś? Ozdokena, nie, ja kupiłem Ozdokena, ale to długa historia. Ale to będzie to... Lepiej nie będę o tym opowiadał nawet, bo... Cała książka kuna oczywiście. Oj, przestudiowano ze 3 razy, jak lektura pewnie. Wczoraj w nocy czytałem sobie, ci powiem. Nie mogłem spać przed wyjazdem i sobie czytałem już te podstawowe rzeczy. Ale no nie, no musi być, wiesz, coś się stanie czy coś, to lepiej mieć pod ręką niż... No te najważniejsze informacje muszą być zawarte, jak nie, no to telefon i... Tak, a wiesz co, mam też... taki jest pan Rafał, mechanik z Kuna. Bardzo w porządku człowiek. I na przykład teraz miałem problem tam z tym misiewem. Zadzwoniłem do niego bez problemu i pomógł. I nawet 23 godzina, 20, która chcesz, a pierwsza w nocy on odbiera i ci wszystko mówi. Więc nie, no to... Bardzo w porządku człowiek. Oj tak, pozdrawiamy. Bardzo w porządku człowiek, bardzo w porządku. Zawsze ci pomoże, zawsze ci udzieli jakieś rady. Najważniejsze, że o każdej godzinie, nie? Tak. On powiedział, że mogę do niego dzwonić o każdej godzinie i wczoraj też wieczorkiem sobie go tam w domu jeszcze szykowałem. I też o 21 do niego zadzwoniłem, on odebrał, nie było problemu. Także mówię, bardzo, bardzo w porządku człowiek, bardzo w porządku. Gdzie właśnie był na swoją siedzibę? Skąd właśnie, no? Francja. Francji. Z Francji, tak. To z francuskiej siedziby. Czekaj, co w Kutnie Gonskilde się... Gonskilde Beckera przejął, Becker. No. Teraz Beckery robi Gonskilde. Tak. Ale to powiem ci, że... Patrz jak się na siebie ten z naszych zgrywa, patrz. No właśnie widzę, jeden drugi. No to dobrze, nie? Akurat. Co do centymetra. Tak, Becker przejął ten... To znaczy Gonskilde przejął Beckera. Z tego co dokładnie nie wiem, ale...
tak słyszałem. Że no podobnie, że tak... To właśnie bardziej spotykane właśnie do skurde, siewniki. Do skurde? No. A talerzówki czy graczki? Co? Talerzowe czy graczki? Talerzowe chyba. No, tak, talerzowe. Teraz, no czekaj, jeden rolnik ma dwa, jedną czwórkę, drugą szóstkę, tutaj jeszcze jednego, tu trzeci, czy... No mają sporo tutaj właśnie. Niektórzy jakiś tam... Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it chodzi koniec sierpnia, początek września, to już o niczym innym nie myślisz, tylko żeby pojeździć. No jakby nie było takie odłączenie się, bo z miesiąc tutaj no dzień, nie ma, dzień ja... po kilkanaście godzin. Jest, no i się nie ma w domu, nie? No. Proszę, tak jak mnie, to nie ma w domu praktycznie. Takie cały... odłączenie się od wszystkiego praktycznie. Cały sezon mnie nie ma w domu, no ale... Ale mi tam się podoba. Takie jest rolnictwo. Dokładnie. O, ja to nie narzekam, ci powiem. No. Ja tam nie narzekam. No ładnie wygląda po tym silniku, bo czasami u niektórych jak widzę, jak jest posiane, to kurwa, czasami myślałem, że to ziemniaki są.
Wiesz, górki, to później ta kukurydza tak dziwnie wschodzi, że masakra, nie? No bo wiesz, to też jest, powiem ci tak, jest głęboko uprawione. No. Jest bardzo głęboko uprawione. Też się tak wydaje, o widzisz tutaj. Musimy zejść. Jakieś nierówności. Jak wyjeżdżałem z domu, to cały dzień jeżdżę, nie? No. Nawet jeszcze połowy nie mamy, jak widzicie. To dużo nie spali, ci powiem, to dużo nie spali. No jeszcze droga, to też... No właśnie, właśnie mówię, nie? Że tej drogi, nie? Kawałek. Tutaj pół godziny prawie jechałem, nie? Ile ty masz stopni osób? Nie będzie? Z 50? Więcej. Ja, znaczy tak, jadąc samochodem, jadąc przez tutaj, przez Gostynin, przez Rzychmin, to mam tak koło 45, no. A jak widzisz, to przez Krośniewicę da 15 więcej, koło 60 gdzieś, nie? No, no to ja. No bo ciągnie przednie nie pojedzie tak jak samochodem. Wiesz co, no mógłbym jechać niby... O kurde. Mógłbym jechać niby przez ten, przez Gostynin, ale nie chciałem się pchać, bo rano jest, wiesz, ruch jak przebyt. Pokazuję do roboty i kupuję. Dokładnie, a tym się pchać to nie warto, tak. Wracaliśmy chyba bodajże od... Zdobienia Kujawskiego w tamtym sezonie, tymi dużymi. Przez Gostynin jechaliśmy, przeczkarnia przeszła, Karol przeczkarnią przejechał, ja tą swoją przejechałem, a Mateusz niestety musiał grylować dookoła Gostynina, bo brakło dosłownie 3 cm, żeby się zmieścił reduktem. No i kołował gdzieś uliczkami, gdzieś tam kręcił, krążył, nie? O kurde. Jeszcze go zatrzymała policja po drodze. No, także mówię. Większej suszy, to tu naprawdę widoki nie za ciekawe. Wiesz co, jak tak będzie dalej, to nawet znacznika nie będzie widać. No. Tam jeszcze jest w miarę, ale tu naprawdę ta ziemia w takiej podpiarze. Jest, powiem ci, że już się, ta ziemia, więc tak się... Już się robi pieprz. Pieprz się robi. Dobra mordy, będziemy sobie powoli kończyć tego vloga, nie wiem ile jest minut, ale będzie ze 30 ponad, także dobrze, mam nadzieję, że wam się spodobało i jeszcze na pewno z Bartkiem nieraz coś nagramy. Pewnie. Także mówię, jak ktoś by był zainteresowany w razie W, tak, to tam pisać komentarze. Do usług. Do usług oczywiście, także co, my wam dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę, dziękuję, do kolejnego vloga i na razie trzymajcie się, cześć. Siema, cześć.